proszę księdza, zapomniałem, jak się spowiadać. Czy pomoże mi ksiądz? Nigdy po usłyszeniu takich słów się nie zdenerwowałem, a słyszałem je naprawdę wiele razy. Nawet powiem więcej, pojawiały mi się dodatkowe pokłady delikatności i zrozumienia. Dlaczego? Dlatego, że przeważnie tego typu stwierdzenia są wypowiadane z komentarzem, że ktoś bardzo długo nie był u spowiedzi i ta nieumiejętność spowiadania się, zapomnienie o niej, wydłużała jego odległość i drogę do konfesjonału. W takich momentach chce mi się od razu tłumaczyć, że spowiedź to nie jest jakiś sztywny schemat, coś narzuconego z góry, tylko to jest rozmowa z osobą, która kocha. A tak to jest z dialogiem między zakochanymi, że chociażby długo się nie widzieli, była znaczna rozłąka, to nie planują, jak ta rozmowa będzie punkt po punkcie wyglądać, co będzie następować po czymś, tylko największa wartość jest w samym spotkaniu. Dlatego, kiedy nie wiesz, jak się spowiadać, to możesz się nauczyć podczas samej spowiedzi albo przygotować się po prostu do kolejnego sakramentu i wtedy będzie zdecydowanie łatwiej. Księża, którzy są poproszeni o poprowadzenie spowiedzi po latach, przeważnie zadają pytania. Sam zawsze proszę o uczynienie znaku krzyża, pytam, kiedy była ostatnia spowiedź, czy została zrealizowana pokuta oraz jakimi grzechami ktoś obraził Pana Boga. Więc dla penitenta jest to naprawdę proste, bo musi tylko na te pytania odpowiedzieć, a kiedy czegoś nie wypowie, to zawsze mogę dopytać. I to pokazuje, że jeśli chcemy powrócić do Pana Boga, wystarczy nasza dobra chęć oraz wolna wola. I wtedy już Pan Bóg poprzez swoich kapłanów doprowadzi nas ścieżką do przebaczenia.